Kienom.pl, a ze mną szef Fame MMA Krzysztof Rozpara. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Zmęczony? Zmęczony, ale szczęśliwy. Szczęśliwy? Dlaczego? Myślę, że sukces. Udało nam się wszystko, co sobie zaplanowaliśmy. Gala wyszła naprawdę lepiej niż oczekiwaliśmy. Sprzedażowo? Sprzedażowo również. Jesteśmy zadowoleni, natomiast widowiskowo myślę, że było co oglądać. Walki były ciekawe, parę zaskakujących rozstrzygnięć, parę kontrowersyjnych rozstrzygnięć. Ja do tego zaraz przejdziemy. Się zbieram dopiero informacje, także część tutaj mnie niestety ominęła, także dopiero będę nadrabiał. Właśnie, co sądzisz o tym, co się wydarzyło właściwie w ostatnich sekundach walki Amadeusza Ferrariego z Adrianem Polakiem? Bo tutaj naprawdę każdy o tym teraz rozmawia tutaj u nas w Mediarumie i pewnie ci, co oglądali. No właśnie, tu mam pewien problem, bo ja już tutaj zaznaczałem kilkakrotnie, że ja po prostu tej walki nie widziałem. Miałem dość poważną sytuację w lobby na zewnątrz hotelu, która wymagała mojej osobistej interwencji i niestety walka mi umknęła. Zbieram tutaj dopiero informacje, ale że tak powiem, to dopiero tylko i wyłącznie opowiadania. Ja muszę to zobaczyć, ja muszę porozmawiać z sędzią głównym. Wiem, że w sieci już się pojawiły jakieś co najmniej dziwne oskarżenia, zarzuty. Przepraszam, brakuje mi słów po prostu kulturalnych, żeby to nazwać, bo są to tak wierutne bzdury. Sędzia podjął decyzję, że był to faul, tak, i w ten sposób zakończył walkę, po prostu wykluczając Amadeusza. I kropka, jak można się tutaj doszukiwać, nie wiem, kurczę, no, nie chcę tego nazywać. Amadeusz nie ma w ogóle pretensji do sędziego. Amadeusz... Jeszcze go powiedział, że go bardzo szanuje i wie, że musiał podjąć taką decyzję. Amadeusz nie ma absolutnie żadnych pretensji. Ja wiem, że Amadeusz już tutaj udzielał wyjaśnień. Ja rozmawiałem z Amadeuszem. Amadeusz wie, na czym polegał jego błąd, co źle zrobił, co się wydarzyło i nie ma tutaj żadnych zarzutów. Tu nie ma żadnych tekstów o Amadeusza do tego, że była zła decyzja sędziego, które pojawiły się kiedyś, o których miałem już rozmowę z Amadeuszem i uświadamiałem, że tego nie może być, to jest decyzja sędziego. Tutaj dzisiaj nikt nie ma wątpliwości co do tego. Poza tym, że ja nie wiem, jak to naprawdę wyglądało, ale ja nie muszę tego widzieć, ja nie muszę tego wiedzieć. Ja mam profesjonalnego sędziego, jednego z najbardziej znanych i najlepszych w Polsce, do którego mam pełne zaufanie. Dobrze, to zmienimy troszeczkę temat. Myślę, że tu już zostało powiedziane dosłownie wszystko. Po szóstej gali, jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że poziom głupoty pod względem restreamów został wielokrotnie przekroczony. Jak było teraz? No cóż, muszę powiedzieć, że tych restreamów było znowu dużo. Dużo to takie słowo. Natomiast udało nam się bardzo fajnie z tym powalczyć. Jeden z naszych tutaj głównych problemów, organizacja, która nam tutaj bardzo utrudnia życie, tym razem dość mocno dostała w kość. Tutaj bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni policji i wsparciu właśnie tutaj Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy w Poznaniu, która nas bardzo mocno wspiera. Ja myślę, że kolejny raz będę tutaj podkreślał, że restreamowanie, nielegalna kradzież sygnału jest przestępstwem. My mamy środki, żeby wykryć takie przestępstwo, żeby znaleźć osobę, która to robiła. To trwa, to nie jest z dnia na dzień, ale konsekwencje takich czynów są bardzo poważne. Jak powiedziałem, mamy pełne wsparcie policji i prokuratury i będą konsekwencje. Nie radzę tego robić. Ludzie często mają takie podejście, że jeśli się produktu nie kupuje i nie widzi się go fizycznie, no to traktują to troszeczkę inaczej, bo to jednak jest produkt wirtualny. Są to prawa autorskie, własność intelektualna, tak? To jest tak samo produkt jak dobra fizyczne. Co więcej, jest to produkt o dużej wartości. Koszt organizacji takiej gali jest gigantyczny. Dlatego ja po prostu jestem zszokowany, niejednokrotnie widząc na YouTubie komentarze, dlaczego nie wrzucicie za darmo? No jak, tak? Jednak dzisiaj były walki, pierwsze dwie bodajże, ile dobrze kojarzę. No oczywiście, my podejmujemy decyzję, to jest nasza strategia marketingowa, strategia sprzedażowa. Chcemy pokazać coś, tak, chcemy dać coś widowni po to, żeby zachęcić do oglądania całości. Uważam, że... Czyli, że udany zabieg? Będę dopiero sprawdzał, jak to się kształtowało, jak to przebiegało, ale z tego, co już koledzy mnie informowali, to się sprawdziło, tak? Myślę, że będziemy to również w przyszłości stosować. Jest to zabieg, myślę, dość szeroko stosowany, nazywany
czy to teaserem, czy zajawką. Będziemy to robić w przyszłości, myślę. Powiedz szczerze, ile walk udało Ci się dzisiaj pooglądać? Ojej, widziałem kawałek pierwszej. Oczywiście widziałem całą walkę Wojtka Goli, która niestety też zakończyła się przed czasem i no tutaj mam kontuzjowanego wspólnika. Także tą walkę bardzo uważnie oglądałem. Rąk do pracy coraz mniej, a roboty coraz więcej, jak to mówią. No teraz, to moja głowa w tym i moja rola polega na tym, żeby teraz ogarnąć to wszystko po gali, czyli finanse, umowy, rozliczenia i tak dalej. Wojtek będzie miał swój zasłużony odpoczynek, będzie miał czas na zaleczenie tej kontuzji. Także trzymamy za niego kciuki i życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że nie jest ta kontuzja tak poważna, jak słyszałem. Będę zaraz dopiero sprawdzał, jak to faktycznie wygląda i że wróci szybko do zdrowia. Cofnę się na sam początek. W pewnym momencie zaczęły się pewne zawirowania z kartą walk. Dlaczego zdecydowaliście się dodawać zestawienia, wymieniać? Wypadł Krystian Krycha-Wilczak kontuzjowany. Wypadł Kasiusz kontuzjowany. Udało nam się znaleźć zastępstwo za Kasiusza Mielonidas. Nie udało się znaleźć zastępstwa za Krystiana. Niestety tutaj Maciej Szewczyk. No, nie udało się nam po prostu w tak krótkim czasie znaleźć dla niego przeciwnika. Tego co wiem, to jakieś oferty były. Były oferty, no ale w tak krótkim czasie po prostu no, jest to bardzo ograniczona możliwość. Tak pamiętajmy, że nasi zawodnicy nie są przez całe życie, nie są w 100% ich czasu wolnego w treningu, w gotowości, tylko no, to są jednak osoby, które na co dzień zajmują się czym innym, więc dobranie przeciwnika jest dość sporym wyzwaniem, tak? Propozycje, które się pojawiły, ja rozumiem Maćka, że mógł tych propozycji nie przyjąć, ja absolutnie nie mam do niego żadnych pretensji, ale też nie zgodzę się z obwinianiem nas, że my zostawiliśmy Maćka, że nie dostał takich propozycji. No, współpracujemy, my trzymamy się z Maćkiem, ja przyjaźnię się z nim osobiście, jesteśmy w kontakcie i na pewno nie zostawimy go samego i na pewno będzie walczył na kolejnej gali i będziemy działać. Zagadka, gdzie kolejną walkę stoczy Piotr Szeliga, została rozwiązana. Została rozwiązana. Cieszę się, że z Piotrem będziemy współpracować. Dzisiaj tam trochę ognia było w tym oktagonie. Ja jestem ciekaw, jakie słowa tam padły, które te emocje wyzwoliły do tego stopnia, ale tego się dopiero dowiem. No ja już rozmawiałem z Piotrkiem, to mówił, że no naprawdę on nie aktorzył, tylko naprawdę się zdenerwował o to odepchnięcie. To było widać po prostu, że tam się coś wydarzyło. Ja oglądałem to z pewnej wysokości, bo miałem tam swoje zadania na górnych balkonach. Także dowiem się, co nam się stało. Kiedy ósma gala? Ósma gala. Najprawdopodobniej 21 listopada. Liczyliśmy na to, że uda się to już zrobić na dużym obiekcie z dużą publicznością. Szanse na to gwałtownie maleją. Myślę, że to będzie ponownie gala studyjna. Ma to swój urok, tak? Szczególnie tutaj w tym obiekcie fajnie to zagrało. Ale to się rozstrzygnie w ciągu najbliższych kilku dni, może tygodni. Kiedy zasłużony odpoczynek? Ja nie ukrywam, że to co robię, to mnie fascynuje. Ja po prostu chyba nie spodziewałem się, że kiedyś będę miał taką pracę, czymś takim będę się zajmował. Natomiast fantastycznie się tutaj bawię. Zmęczenie jest, no to jest oczywiste, ale satysfakcja, którą czerpię z tego co robię, rekompensuje wszystko. Okej, dziękuję Ci bardzo i powodzenia przy następnych galach i gratuluję zorganizowania tej gali. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam.